tak. Do wykrycia nieszczelności na rurociągu PEDZ355 doszło w dniu 21 stycznia bieżącego roku. Tudzież nasze biuro detektywistyczne sprawę przejęło dnia 26. I działania, które wykonaliśmy, polegały na przesłuchaniu pracowników, którzy przebywali w danych momentach na budowie. Przeprowadziliśmy wizję lokalną terenu całej trasy rurociągu. Została podjęta również próba zlokalizowania monitoringów osób zewnętrznych, która dała możliwość zobaczenia trasy tudzież całego rurociągu. Podjęliśmy również czynności, tutaj, o których wspominaliśmy na wstępie, odnośnie ustalenia lokalizacji GPS punktów nieszczelności. No i cóż, prace, które polegały na prace, które dotyczyły poszukiwania nieszczelności, były prowadzone trójetapowo. Po pierwsze, były wykonywane próby ciśnieniowe, gdzie badany rurociąg został podzielony na mniejsze odcinki. No, w te odcinki zostało wtłoczone powietrze pod ciśnieniem i pozwoliło to na eliminację szczelnych odcinków rurociągu oraz wytypowanie tych miejsc, w których ta nieszczelność występuje poprzez ubytek ciśnienia rur. No oczywiście i naraża to firmę na dość duże straty. W tym momencie firma Energy System współpracuje z Polską Spółką Gazowniczą od 2 lat. Praktycznie wygrywają przetargi publiczne. I tutaj mamy tak zwane dwa motywy działania sprawców, ale o nich jeszcze za wcześnie mówić. Z mojej strony apel do tych wszystkich, którzy mogą mieć wiedzę na ten temat, ponieważ są to osoby, które albo bezpośrednio były przy wykonywaniu tych robót, pracownicy, którzy wykonywali roboty, typowe roboty, powiedzmy, na terenie tego rurociągu, albo było to działanie tak zwane osób trzecich z zewnątrz, które zostały skierowane, ale to wtedy musiały być te zapisy z telefonów komórkowych na tym odcinku, o których tutaj była mowa, i gdyby do tego doszło, ponieważ gdyby to byli pracownicy, powiedzmy, firmy, która wykonywała podwykonawstwo, jeżeli chodzi o ten rurociąg, wtedy mogliby zrobić to w godzinach pracy. Natomiast jeżeli będą się logowały jakiekolwiek telefony na tych odcinkach, które przez nas zostały wskazane, i przy tych koordynacjach, przy tych koordynatach, które zostały przez nas wskazane w GPS-u, w tym momencie jednoznacznie wskazalibyśmy sprawcę. I myślę, że Wydział Techniki Operacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, tutaj przy współpracy z Wydziałem Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Siodzie Wielkopolskiej może wykonać tego rodzaju czynności, tego rodzaju działania. Tylko jest kwestia, czy zostanie to podjęte. Czy są jakieś pytania?